W tym filmie zobaczycie prezentację miernika uniwersalnego z dużym dotykowym wyświetlaczem. Zapraszam do oglądania. Jest to miernik firmy Mustul, model MT-009. Zawartość opakowania to przyrząd, przewody pomiarowe, sonda temperatury, przewód do ładowania USB oraz instrukcja. Przewody pomiarowe, dopuszczalne napięcie pomiarowe 1000 V, maksymalne natężenie prądu 10 A. Sonda temperatury, zakres zmierzonych temperatur od minus 20 do 1000 stopni Celsjusza. Przewód do ładowania. Instrukcja obsługi w języku angielskim. Ekran miernika zabezpieczony jest folią. Jego przekątna to 4,4 cala. Z boku znajduje się gniazdo USB do ładowania, a od czoła dioda, która służy jako latarka, a także jako dioda informacyjna podczas ładowania. Gniazda pomiarowe. Z tyłu pod pokrywą znajduje się akumulator litowo-jonowy na napięcie 3,7 V o pojemności 750 mAh. Miernik włącza się po dotknięciu i przytrzymaniu palca przez ponad 2 sekundy na przycisku on-off. Wybór pomiaru pomiędzy napięciem, ciągłością a rezystancją odbywa się automatycznie. Pozostałe wielkości należy wybrać ręcznie, dotykając krótko przycisku on-off. Dotykając przycisku NCV uruchamiamy bezprzewodową detekcję napięcia. Przycisk HOLD, czyli zamrożenie wyniku. Dotykając tego przycisku wybieramy pomiędzy pomiarem pojemności, napięcia prądu przemiennego, a także włączamy nim latarkę, dotykając go ponad 2 sekundy. Miernik wyłączy się automatycznie po 5 minutach bezczynności. Możemy go też wyłączyć ręcznie, przytrzymując palec na przycisku on-off ponad 2 sekundy. Przyrząd wyglądem przypomina smartfona. Jest dość delikatny, do zastosowań raczej hobbystycznych. Może pracować w temperaturze od 0 do 40 stopni Celsjusza. W pełni naładowana bateria wystarcza na 10 godzin nieprzerwanej pracy. Przechodzimy do pomiarów. Na ekranie mamy podpowiedź, do jakich gniazd przyłączyć przewody. Pomiar diody. Pomiar rezystancji. Pomiar jest dokładny, nie przekracza błędu. Pomiar pojemności. Tu błąd pomiaru sięga 20%. Ale jest to norma przy kondensatorach elektrolitycznych. Pomiar ciągłości.
pomiar wysokości napięcia przemiennego. Miernik mierzy wartość skuteczną napięcia w zakresie częstotliwości od 50 Hz do 1 kHz. Pomiar częstotliwości. Funkcja NCV, czyli bezdotykowy wskaźnik obecności napięcia. Gdy wkładamy czerwony przewód do pomiaru natężenia prądu, miernik automatycznie przełączy się na ten pomiar. Zmierzymy, jakie jest natężenie prądu przy podłączonym ładowaniu telefonu. Maksymalne natężenie prądu, jakie możemy zmierzyć, to 400 mA tylko. Po odłączeniu ładowarki pobór prądu przez pozostałe aparaty w tej rozdzielnicy to niecałe 10 mA. Pomiar napięcia prądu stałego. Wyniki na obu wyświetlaczach są porównywalne. Pomiar temperatury przy pomocy termopary, po lewej szklanka z wodą z lodem, po prawej gorąca. Miernik szybko reaguje na zmianę temperatury. Miernik uniwersalny Mustul MT-009 to przyrząd do zastosowań raczej domowych, hobbystycznych. Jego cena obecnie to około 100 zł. Dziękuję za uwagę.